Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po posiedzeniu Senackiego Zespołu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod tytułem Chaos podatkowy, niepewność prawna, rosnące koszty działalności gospodarczej. Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce u progu roku 2022. Ocena i rekomendacje. W konferencji udział biorą pan senator Adam Szejnfeld, przewodniczący Senackiego Zespołu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pan senator Stanisław Lamczyk, zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Pan Robert Składowski, przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców. Oraz pani Małgorzata Wokacz-Zaborowska, dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i uprzejmie proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Adama Szejnfelda. Dzień dobry Państwu. Właśnie zakończyliśmy w Senacie posiedzenie Senackiego Zespołu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Obradowaliśmy na temat chaos podatkowy, niestabilność prawa, skokowy wzrost kosztów działalności gospodarczej w Polsce, a więc tak de facto nad stanem funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw u progu 2022 roku. Ale nie tylko debatowaliśmy. Naszym celem było ocena sytuacji, ale również przygotowanie rekomendacji dla rządu, Sejmu, Senatu, postulatów, które miałyby poprawić, zmienić bardzo niekorzystną sytuację. Powiem szczerze, sam fakt, że obrady o półtorej godziny się przedłużyły, dowodzi tego, że sytuacja jest dramatyczna. Ludzie, uczestnicy, którzy brali udział w posiedzeniu, prezentowali ocenę, a także dokonywali przykładów, co się dzieje w gospodarce, jak dramatycznie źle, negatywnie dotykają ich skutki rozwiązań, które przeprowadza w parlamencie rząd, dowodzą, że sytuacja naprawdę jest zła. Spodziewaliśmy się, że podczas obrad udział w nich weźmie około 25-30 osób, było około 80, a duża część po prostu nie mogła być zarejestrowana. To też kolejny dowód na to, że dramat zaczyna dotykać przedsiębiorców. Nawet ci, którzy nie byli zarejestrowani, ale w trakcie obrad wysyłali nam wiadomości na komunikatory czy maile z kolejnymi przykładami tak złej sytuacji. Na przykład restauracja, która wywiesiła na witrynie swojej firmy informacje i przeprosiny dla swoich gości, że ze względu na to, że chcą utrzymać działalność i chcą utrzymać pracowników i nie chcą się poddać i zbankrutować, to jednak przepraszają, że mimo zimy wyłączyli ogrzewanie i będzie trzeba spożywać posiłki w chłodnym pomieszczeniu, dlatego że nie stać ich na zapłacenie cen gazu, który jest używany na ogrzewanie. Dostaliśmy w trakcie obrad także informacje z jednego ze szpitali, który informuje nas, że mimo że jest szpitalem, podmiotem publicznym, generuje straty jak wiele szpitali, to ze względu na wejście w życie nowego ładu, czy też w tym przypadku trzeba by powiedzieć nie ładu polskiego, będzie płacił podatek, ponieważ objęto przedsiębiorców w Polsce, wszystkich tych, którzy prowadzą działalność, także podatkiem od strat. I wyliczono temu szpitalowi, że zapłaci ponad 1 000 000 złotych za to, że wygeneruje w bieżącym roku straty. To są rzeczy nie do pomyślenia, które się dzieją. Inny przykład to to, że za kilka dni dosłownie, przedsiębiorcy będą musieli ostatecznie, nieodwracalnie rozstrzygnąć,
w jakiej formie będą prowadzili działalność gospodarczą w bieżącym roku, czy na podatku liniowym, czy na księdze przychodów rozchodów, czy w postaci ryczałtu, a mimo to, że już miesiąc funkcjonuje ten rok, mimo to, że za parę dni będą musieli to zadeklarować w Urzędzie Skarbowym, nie ma żadnej wiedzy i podstaw do tego, żeby racjonalnie podjąć taką decyzję. Czy to jest normalny kraj? Czy Polska wstała z kolan? Czy tak to ma wyglądać? Że człowiek, który ma ryzykować całym swoim dorobkiem, całym swoim życiem, często wielu pokoleń, ponieważ mamy do czynienia także z firmami rodzinnymi, ma podjąć decyzję w ciągu kilku dni, nie wiedząc o jej skutkach. To nie jest kraj, który wstał z kolan. Chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wnioski i rekomendacje, będą one dopiero oczywiście zbierane i tworzone, ale pierwsze, które padły na posiedzeniu, to tak, jeżeli chodzi o chaos podatkowy, głównie teraz wywołany przez tak zwany Polski Ład, padały wnioski tylko i wyłącznie, żeby uchylić tę ustawę, niekiedy były wnioski, żeby ją zawiesić. Jeżeli chodzi o drugi temat, to znaczy stabilność prawa, aby zmienić cały system stanowienia prawa w Polsce, między innymi wprowadzając obowiązkową zasadę konsultacji społecznej, obowiązkową w tym zakresie, że jeżeli by nie była dotrzymana, to Sejm nie miałby prawa w ogóle podejmować projektu takiej ustawy, ale gdyby podjął, bo widzimy, że często wbrew prawu pracuje się w parlamencie, to prezydent nie miał prawa, by jej podpisać. I trzecia kwestia, spraw związanych z kosztami, które radykalnie, wręcz kosmicznie rosną przedsiębiorcom, to jeżeli chodzi o krótką metę, czyli tu i teraz, żeby ratować firmy, to żeby wprowadzić wsparcie dla tych, których dotknęły wysokie koszty energii elektrycznej i gazu, ale w sensie średnio-długofalowym, będzie mówił o tym pan senator Lamczyk, dokonać odpowiednich zmian w strategii energetycznej kraju, tak żeby ostatecznie doprowadzić do i zwiększenia, zróżnicowania, zmiany miksu energetycznego w kraju, tak żeby energia mogła spaść. Po drugie, żeby absolutnie zaniechać nierynkowych ingerencji w prowadzenie działalności gospodarczej. O tych sprawach będą także mówić i pan senator, i nasi goście, przedsiębiorcy reprezentujący organizacje gospodarcze przedsiębiorców i pracodawców. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję i bardzo proszę o zabranie głosu panią dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw Małgorzatę Wokacz-Zaborowską. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu senatorowi za zaproszenie do udziału w tym bardzo ważnym dla naszego środowiska posiedzeniu poświęconym aktualnej sytuacji. Szanowni państwo, ja oprócz tego, że reprezentuję Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw, reprezentuję dzisiaj również Sztab Pomorskich Przedsiębiorców, który zrzesza 14 organizacji pracodawców i przedsiębiorców z całego województwa. To są organizacje reprezentujące mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorców, także podmioty ekonomii społecznej. Działamy w takim trybie kryzysowym, jako sztab kryzysowy, już od 2 lat, od czasu, kiedy pojawił się kryzys związany z pandemią, i tego kontekstu też nie możemy zapominać, mówiąc o dzisiejszej sytuacji przedsiębiorców, ponieważ to już jest 2 lata działania przedsiębiorców w szczególnie trudnych warunkach. W tych 2 latach mieliśmy do czynienia i z zamykaniem biznesów, z otwieraniem, z lockdownami, z różnymi restrykcjami spowodowanymi pandemią. To są również podwyżki, które już od dłuższego czasu obserwujemy, chociażby podwyżki materiałów, surowców. To są również sytuacje związane z obsługą, w tej chwili dodatkowo też obsługą zadłużeń kredytowych. W tym 2022 roku doszliśmy do takiego momentu, kiedy to jest gigantyczna kumulacja tych wyzwań, bo doszły drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej i gazu.
ogólna taka tendencja inflacyjna i dodatkowo jeszcze chaos związany z wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu, który jest również ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna i wiemy, że wiele przedsiębiorców, zwłaszcza tych mikro, małych, rodzinnych firm, to są często biznesy prowadzone od wielu, wielu lat, jak chociażby piekarnie stuletnie, 80-letnie, wielopokoleniowe, które dzisiaj są w takiej sytuacji, gdzie będą musieli podjąć prawdopodobnie bardzo dramatyczne decyzje dotyczące prawdopodobnie zamknięcia swoich firm po tylu latach. Przetrwali mnóstwo zawirowań historycznych, gospodarczych poprzez te dziesiątki ostatnich lat, natomiast w tym roku taka kumulacja wyzwań, problemów jest nie do przetrwania. Wielu z piekarzy chociażby właśnie stanęło w obliczu podwyżek rzędu nawet 800%, jeśli chodzi o cenę gazu. To są również podwyżki cen mąki. Wszystko to się sprowadza do tego, że nie są w stanie prowadzić dalej swojej działalności gospodarczej. Dzisiaj mówiliśmy o wielu aspektach tego, jak powinno być, jakie są oczekiwania. Na pewno to, co na tu i teraz jest nam potrzebne, na te najbliższe tygodnie, bo to naprawdę jest ogromna, pilna potrzeba tych działań, to jest pomoc dla przedsiębiorców tych w najtrudniejszej sytuacji, tam gdzie są właśnie te biznesy takie bardzo energochłonne, pomoc dla nich, żeby zminimalizować skutki tych drastycznych podwyżek cen energii, przede wszystkim gazu. Ale to, o czym też mówił pan senator, to jest przede wszystkim oczekiwanie dotrzymania pewnych standardów tworzenia prawa w naszym kraju. To, żeby były solidne konsultacje społeczne, to, żebyśmy mogli my jako przedsiębiorcy wyrazić swoje zdanie, swoje obawy, swoje analizy, też przedstawić własne propozycje i żeby to było wysłuchane. Czyli to sprowadza się też do tego, że jest gigantyczna potrzeba odbudowy prawdziwego dialogu społecznego, tak żebyśmy traktowali się z szacunkiem, po partnersku i w ten sposób tworzyli dobre prawo, które będzie sprzyjać rozwojowi, a nie tylko przetrwaniu naszych biznesów. Tyle z mojej strony, dziękuję. Bardzo dziękuję i uprzejmie proszę o zabranie głosu pana senatora Stanisława Lamczyka, zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Proszę bardzo, panie senatorze. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, energia elektryczna jest bardzo ważnym czynnikiem, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. I dlatego trzeba patrzeć, żeby w perspektywie czasu ceny energii spadły. Myślę, że jedyna droga to właśnie jak idą wszystkie kraje, trzeba robić energię rozproszoną, trzeba robić odnawialną energię i prosumencką. To jest właśnie jedyna droga, aby temu zapobiec. Nie mamy czasu, ale to jest jedyna metoda, żeby to wszystko przyspieszyć, żeby właśnie w każdej gminie zbudować biogazownię, żeby pójść w kierunku właśnie, jak pośród Szwedzi, gospodarki obiegu zamkniętego. Możemy stać się gospodarką niezależną energetycznie, ale to trzeba, załóżmy, wytężonej pracy, trzeba nas wszystkich, ale trzeba też chęci, ale trzeba też zmiany w prawie. Prawie właśnie elektrycznym, które skonstruowane jest pod właśnie duże firmy monopolistyczne. Dlatego też staramy się, aby to wszystko właśnie naprawić, żeby w perspektywie czasu właśnie zmniejszyć koszty energii. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie senatorze, i bardzo proszę o zabranie głosu pana Roberta Składowskiego z Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, reprezentuję organizację przedsiębiorców, która zrzesza około 800 firm sektora MŚP w Polsce. Od kilku lat polskim przedsiębiorcom rzuca się różnego rodzaju kłody pod nogi. No ale Polski Ład przebił wszystko. Dzisiaj dochodzą koszty energii elektrycznej, koszty gazu, wzrastają nam koszty płac, wzrastają koszty podatków w postaci ZUS-u, wzrastają nam koszty funkcjonowania naszych firm poprzez większe kredyty, większe leasingi, większe koszty podatku od nieruchomości, bo samorządy, mając mniejsze wpływy, muszą przekładać to na swoich mieszkańców i firmy, które funkcjonują w jej regionie. Dzisiaj polski przedsiębiorca codziennie budzi się i myśli, co będzie jutro.
Dziękuję panu senatorowi za zorganizowanie tego spotkania i możliwość wymienienia, opowiedzenia o tych historiach. Gdy rok temu gaz kosztował przedsiębiorcę małą restaurację 4 tysiące, a dzisiaj płaci 26 tysięcy. Słyszałem, że protestowali ostatnio rolnicy, którzy mówili, że mają dosyć. Rolnicy to też przedsiębiorcy. My przedsiębiorcy też mamy dosyć. My nie jesteśmy w stanie już dłużej wytrwać w tym, co się dzieje. Ten chaos informacyjny, brak informacji. Nie możemy się nawet w urzędach skarbowych dowiedzieć, ile powinniśmy zapłacić, jak powinniśmy zapłacić. Firmy piszące oprogramowanie zmieniają je codziennie. My naprawdę mamy dosyć. Polscy przedsiębiorcy nigdy nie strajkowali, nie wychodzili na ulicę. Ale ja państwu gwarantuję, że do czerwca może nie połowa, ale 40% firm w Polsce upadnie. Nie będziemy mieli swojego piekarza, nie będziemy mieli swojego szewca, bo my tego nie wytrzymamy. I jestem przekonany, że wyjdziemy na ulicę. Już nie wiemy, do kogo apelować, kogo prosić o pomoc. Proszę dzisiaj senatorów, proszę posłów, zawieźcie Polski Ład, zróbcie coś z tym, bo my nie przetrwamy do następnego roku. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję i bardzo proszę o podsumowanie pana przewodniczącego Adama Szenfelda. Dziękuję bardzo. Właściwie zastanawiałem się, jak podsumować jednym zdaniem tę konferencję, ale także wcześniejsze spotkanie, ale chyba niczego nie muszę dodać do tego, co pan prezes powiedział. Cytuję, mamy tego dosyć. Tak, ludzie mają tego dosyć. Przedsiębiorcy mają tego dosyć. Rolnicy mają tego dosyć. Za chwilę ich pracownicy powiedzą, mamy tego dosyć. Bo przecież każdy negatywny skutek dla pracodawcy odbija się potem z jednej strony na pracownikach, z drugiej strony na klientach. Za chwilę wszyscy w Polsce będziemy mieli dosyć. Ale chcę powiedzieć jednocześnie, że występujemy i mówiliśmy to na naszym dzisiaj posiedzeniu z pozytywną deklaracją chęci współpracy z rządem, by ludzie nie mieli dosyć. To, co jest złe, trzeba natychmiast zmienić. I taka dobra zmiana będzie także rządowi służyła, będzie pomocna. Tu nie można tworzyć w sprawach ekonomiczno-gospodarczych, jeżeli mówimy o przedsiębiorcach, w tym przecież setkach tysięcy na te ponad 2 miliony polskich firm, setkach tysięcy firm rodzinnych. To tu nie można działać na zasadzie ktoś przeciwko komuś, tylko ktoś z kimś, razem. Dlatego wyciągamy rękę do rządu, apelujemy, żeby postulaty przedsiębiorców i pracodawców zostały uwzględnione w pilnych pracach nad koniecznymi zmianami prawa, szczególnie tymi, które dotyczą Polskiego Ładu, a więc prawa podatkowego. W przeciwnym razie, tak jak pan prezes powiedział, jak pani dyrektor powiedziała, wiele firm może upaść i wiele łez spadnie na rządzących, a nie na piersi płaczących. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję państwu za udział w konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.